Cześć, witajcie na kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Pewnie świetnie poznajecie ten zestaw. To jest zestaw Dr. Ząbek, przynajmniej ja go tak nazywam. W oryginale nazywa się Play-Doh Dr. Drill and Fill. Ale naszym głównym bohaterem jest magiczny piasek. Bo właśnie z magicznego piasku zrobię dzisiaj zęby dla mojego pacjenta. Magiczny piasek jest super miękki i bardzo lekki. I jestem bardzo ciekawa, czy te zęby się będą trzymać i jak to będzie funkcjonowało. Najpierw musimy otworzyć buźkę naszemu pacjentowi, żeby włożyć mu ząbki. Tutaj jest foremka do ząbka. Składa się z dwóch części, czyli najpierw robimy jedną połówkę, a potem drugą połówkę, a potem ewentualnie próbujemy je skleić. Co wcale nie jest takie proste, ponieważ magiczny piasek wcale za dobrze się nie klei. Tak wygląda jedna połówka zęba. Tu jest druga, jeszcze muszę obrać z dodatkowej masy niepotrzebnej. I pakuję cały ząbek pacjentowi do paszczy. I pierwszy ząbek jest włożony. Teraz muszę w ten sposób przygotować całe uzębienie. I tak wygląda uzębienie mojego pacjenta. Jak widzicie, nie prezentuje się najlepiej. Prezentuje się właściwie bardzo kiepsko. I jeszcze tylko taka uwaga, że magiczny piasek się przykleja do tej foremki, dlatego najlepiej albo wyciągać, albo ostukiwać foremkę, tak żeby ta masa wypadła z środka. I teraz musimy przeprowadzić zabieg, bo najwyraźniej mojego pacjenta bolą zęby. Ale ponieważ nie widać w nich żadnych dziur, to nie wiem, co z moim pacjentem zrobić. Wydaje się, że jedyną radą jest wyrywanie zębów. Bardzo drastyczna metoda i dodatkowo brutalna, ale w tym momencie wydaje się, że jest to jedyne wyjście, bo jak widzicie, te zęby są w bardzo złym stanie, wyglądają na spróchniałe, zupełnie w beznadziejny sposób, nie do naprawienia i nie do zalepienia. Dlatego też będę sukcesywnie je wyrywać i oglądać, w jakim są stanie te zęby. I gdzieś tutaj mam narzędzie do wyrywania. Powinny być szczypce. I niestety będę musiała przeprowadzić taką brutalną operację. To są szczypce. Chwytam za pierwszy ząb. I do dzieła. Jak widzicie, ząb jest tak miękki, tak wiotki, że się sam spłaszczył pod wpływem uchwytu szczypców, a kolejny ząb sam wypadł. Nawet go nie dotykałam, czyli wszystkie zęby są w fatalnym stanie. Kolejny ząb zostawił korzeń. Ten korzeń również muszę usunąć. Ten także. Jakaś część zęba wypadła. I co? Chwytamy za kolejnego pacjenta. Na pewno to bardzo boli, ale zęby praktycznie same wychodzą. Jak widzicie, jedynym rozwiązaniem dla mojego pacjenta jest ekstrakcja. To się tak nazywa, wyrywanie zębów, czyli ekstrakcja całego uzębienia i zastąpienie zębami z lepszego materiału. Te wyglądają na absolutnie spróchniałe. Albo też rozmiękczone czymś, na przykład Coca-Colą. Jak widzicie, ta masa zalegająca z lewej strony to są właśnie zęby pacjenta. I właściwie wniosek jest z tego jeden taki, że magiczny piasek nie do końca nadaje się na zęby, ponieważ jest za miękki. Zobaczycie, co się teraz stanie. Wszystkie zęby po prostu wypadły. Magiczny piasek to jest dobra alternatywa dla Play-Doh, ale niestety nie zawsze się sprawdza. Szczególnie kiedy musimy coś zlepić ze sobą, ponieważ magiczny piasek się aż tak super nie lepi. Albo właśnie kiedy potrzebujemy twardszego materiału, to ta masa nie sprawdza się jako alternatywa dla Play-Doh. Tak wyglądają teraz zęby mojego pacjenta. Jakby po prostu całe życie nic innego nie pił, tylko Coca-Colę. Na Coca-Colę musicie uważać,
A ja Was zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Zapraszam Was również do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu, cześć!